Póki co na stadionie przy ulicy Sportowej w Końskich słychać tylko szum wody, która zrasza murawę, ale już za kilka dni powrócą tam piłkarskie emocje, a wraz z nimi miejscowi fani. Neptun, który w zeszłym sezonie zajął szóste miejsce w czwartej lidze, niestety w letniej przerwie stracił kilku piłkarzy. Na pewno trzeba być przy, no, zadowolony z okresu przygotowań, bo mamy warunki bardzo dobre, po prostu mamy odnowę, i, ale tutaj co mnie boli, no to. Ta wąska jeszcze kadra, no bo no mówię dużo chłopców odeszło, a przyszło można powiedzieć tylko trzech ludzi. Bo jeżeli byśmy tak liczyli, to no, odszedł, odszedł Bandura, odszedł gołąbek, odszedł zając, Michał Prus, praca zawodowa w Warszawie, Bartek Standera studia, następnie kto tam pilarski prawdopodobnie przejdzie do granatu Skarżysko, bo się testuje. Ten Cieślik no, dwóch tygodni nie trenuje, nie znowił treningu, Dlatego mówię, no ta wąska kadra, a mecz jest 17, dlatego mówię, tutaj jeszcze trzeba pomyśleć. Są jednak i wzmocnienia. W sumie pozyskaliśmy trzech ludzi, co można powiedzieć, że już są zaklepani. To jest Piotrek Piwowar, który grał ostatnio w nidzie Następnie Łukasz Rechowicz, Rechowicz i Marcin Taler, którzy występowali w Wiśle Nowy koczyn. Znam tych zawodników, dlatego ich tutaj ściągnąłem. Wiem, że na pewno nam tu pomogą i wzmocnią nasz zespół. Na pewno to nie będzie uzupełnienie, a wzmocnienie. Marcin Taler to 25-letni wychowanek zdroju Busko-Zdrój, występujący na pozycji pomocnika. W swojej karierze zaliczył przygodę nawet w Krakowi. Niewątpliwym następcą Prusa Niewiadomskiego będzie 36-letni stoper Łukasz Rechowicz. Zawodnik ten jest wychowankiem Nidy Pinczów. Jednak bodaj największym wzmocnieniem naszego zespołu jest 23-letni Piotr Piwowar. To gracz, który zadebiutował w dorosłej ekstraklasie w barwach Korony Kielce. Podobno na celowniku klubu są jeszcze zawodnicy z ceramiki Opoczno. Podobno wypadali oni nawet bardzo dobrze w meczach testowych, ale nie wiadomo, czy zasilą Neptun. Na przeszkodzie oczywiście stoją finanse i dosyć wysokie koszty rejestracji gracza przechodzącego z innego regionu w rozgrywkach ligowych. Do drużyny na tę chwilę dołączyło tylko trzech młodzieżowców z Centralnej Ligi Juniorów Jakub Banasik, Łukasz Skalski oraz Piotr Zieliński. Na tę chwilę żółto-niebiescy trenują trzy razy w tygodniu na boisku trawiastym przy ulicy południowej. Dwa razy Razy na tydzień spotykają się w jednej z kieleckich siłowni. Nie trenują ani nie grają sparingów na stadionie przysportowej. To dlatego, by oszczędzać murawę na rozgrywki ligowe. Neptun rozegrał już kilka sparingów. Podopieczni trenera Szpiegi w Szydłowcu pokonali Szydłowiankę 3-2. W Suche Dniowie zwyciężyli z Orliczem aż 4-0. 4-2 przegrali w przedbożu z Pilicą, a wczoraj w Chmielniku aż 5-1 pokonali Zenit. Cieszą trzy bramki zdobyte w tym spotkaniu przez nowych graczy. Ostatni sparing Neptun rozegra w sobotę w Przysusze z tamtejszym Oskarem. Trenowaliśmy, na pewno będziemy schodzili na mniejsze obciążenia, bo zostało dwa tygodnie czasu, żeby złapać trochę tej świeżości. I pozgrywać w sumie ten zespół, bo no, z różnych przyczyn no, nie wszyscy będą mogli zagrać w pierwszym meczu. No, taka wyszła sytuacja, no niestety, no, ale będziemy musieli sobie jakoś radzić. Z kolei już w sobotę 12 sierpnia o godzinie 17, podejmując u siebie GKS Nowiny, niebiesko-żółci rozpoczną sezon ligowy. Derby powiatu, czyli starcie z partyzantem, zaplanowano na 3 września w Radoszycach. Cały terminarz znajdą Państwo poniżej tego materiału wideo w naszym portalu. Wiadomo też, że oficjalna prezentacja drużyny odbędzie się podczas Dni Końskich 2017 na scenie letniej w Parku Miejskim. Już teraz istnieje za to możliwość zakupu karnetu na wszystkie spotkania Neptuna Końskie w nadchodzącym sezonie. Cena takiego całosezonowego biletu to zaledwie 70 zł, czyli sporo mniej niż zakup biletów po cenie regularnej. Całość pieniędzy pozyskanych w ten sposób klub chce przeznaczyć na rozwój, w tym na grupy młodzieżowe.